Nazywam się Tomasz Zalewski, jestem radcą prawnym w kancelarii Wierzbowski Everszec. I w tym roku będę obchodził 20. rocznicę mojej działalności zawodowej. Tak się akurat składa, że ta rocznica pokrywa się z 20-leciem mojego zafascynowania technologiami, zwłaszcza technologiami informatycznymi. Dlaczego się pokrywa? Dlatego, że kiedy skończyłem studia w roku 1994, strasznie dawno temu, i zacząłem pracę, to wówczas w pracy po raz pierwszy zetknąłem się z PC-tem. Wcześniej, mogą Państwo w to nie wierzyć, ale to był rok naprawdę 94, PC-ty były bardzo mało rozpowszechnione. Więc pierwszy raz zetknąłem się z PC-tem i się zafascynowałem Windowsem 3.1. I tak się akurat złożyło, że moja kariera zawodowa też tak się potoczyła, że mam do czynienia z branżą IT w zasadzie od tamtego czasu aż do chwili obecnej. Cały czas zazdrościłem branży technologicznej tego, że doradzam im w różnych sprawach, zagadnieniach, które są związane z różnymi branżami, ale sam bardzo często nie mogę korzystać z różnych nowych rozwiązań. Że okazuje się, że tak naprawdę mój warsztat pracy technologiczny jako prawnika nie zmienia się przez ten czas. Cały czas przeglądam, co się dzieje, jeżeli chodzi o oprogramowanie i najrozmaitsze technologie dla branży prawnej, zwłaszcza w Stanach, gdzie ten rynek jest rozbudowany. I pomyślałem, że wykorzystam aulę, żeby zaprezentować Państwu moją listę życzeń, co branża IT mogłaby podarować branży prawnej i w jaki sposób mogłaby pomóc branży prawnej w rozwinięciu się i przekształceniu. Bo pewnie Państwo wiedzą, dużo się na temat mówi, iż branża prawna jest w kryzysie, iż prawnicy muszą znaleźć nowy model biznesowy. I jednym z takich podstawowych elementów, który sprawia, że prawnicy muszą szukać tego nowego modelu biznesowego, jest właśnie rozwój technologiczny. Rozwój nowych technologii, nowych narzędzi, które niejako wymuszają na prawnikach, by korzystali z tych samych narzędzi, co ich klienci. Najpierw może jednak zacznijmy od tego, w jaki sposób prawnicy sami się postrzegają. Tu mają Państwo taki zdjęcie, które przedstawia tego, jak mógłby siebie przedstawić, czy zaprezentować prawnik, który pracował 100, a może 200 lat temu. A tutaj mają Państwo obrazek, który przedstawia to, jak prawnicy najchętniej prezentują się klientom obecnie. Mogę zadać pytanie, czym się różnią te oba obrazki? No praktycznie niczym. Widzimy człowieka, mężczyznę najczęściej, chociaż to się zmienia, stojącego na tle regału z książkami, pewnie prawniczymi. Polscy prawnicy lubią się prezentować na tle regałów z dziennikami ustaw, mimo że praktycznie żaden z nich już papierowych dzienników ustaw do ręki nigdy nie bierze. Więc powstaje pytanie, czy rzeczywiście w branży prawnej nastąpiła jakakolwiek rewolucja, czy cokolwiek się zmieniło i czy rzeczywiście to jest prawda, że wykonywanie zawodu prawnika w XXI wieku jest dokładnie takie samo jak 100 lat temu czy 200 lat temu. Wydaje mi się, że patrząc na to z perspektywy narzędzi, rzeczywiście zmieniło się niewiele. Owszem, zmieniły się narzędzia, którymi się posługuje prawnik. No, posługuje się komputerem jak maszyną do pisania, bo chyba niewiele więcej możliwości tego urządzenia korzysta. Korzysta z e-maila, korzysta z Lexa, Lex Poloniki zamiast z dzienników ustaw papierowych, ale tak naprawdę niewiele więcej się zmieniło. Inna sprawa jest taka, że gdy zapytamy kogoś, kto nie jest prawnikiem, na czym polega praca prawnika, to bardzo często ma problem ze wskazaniem precyzyjnym, co tak naprawdę prawnik robi. To są moim zdaniem trzy podstawowe elementy, które zdaniem nieprawników wyróżniają prawników. Że prawnicy występują w sądzie, no bo wtedy noszą togi, więc wyróżniają się, prowadzą negocjacje, pomagają przygotować umowy. Gdyby Państwo zapytali moje dzieci, czym się zajmuje prawnik, to one już wiedzą, że tak naprawdę na co dzień to prawnik wykonuje taką samą pracę jak większość z Państwa. Siedzi w biurze, spotyka się z różnymi ludźmi, siedzi przed komputerem, pisze różne dokumenty, wysyła maile, drukuje dokumenty, wrzuca je do niszczarki, zarządza biurem, więc tak naprawdę jego praca w żaden sposób nie różni się od innych doradców czy konsultantów. I wydaje mi się, że takie patrzenie na pracę prawnika jest znacznym spłyceniem istoty tego, co robi prawnik.
Zaraz jakby przejdę do przedstawienia, co moim zdaniem jest istotą pracy prawnika i robię to nie bez powodu, bo mówię o tym dlatego, że aby stworzyć narzędzia, technologie, które mają wspomagać prawników, to przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak prawnicy pracują. Bo jeżeli nie rozumiemy, na czym polegają wyzwania, które stoją przed prawnikami, no to tym samym też nie będziemy w stanie im pomóc. Sedno pracy prawnika, w mojej ocenie, polega tak naprawdę na tym, że prawnik musi przeanalizować stan faktyczny, klient przychodzi zawsze z jakąś sprawą, trzeba zrozumieć dokładnie, na czym polega problem i jaki jest stan faktyczny. Następnie trzeba ustalić, jakie przepisy prawa mają zastosowanie do danej sprawy, danego stanu faktycznego i należy dokonać słynnej subsumpcji, o której uczą się studenci prawa na pierwszym roku na zajęciach z wstępu do prawoznawstwa, a która polega generalnie na tym, iż należy jakby zaaplikować, zastosować normę prawną ustaloną w drodze wykładni przepisów prawa do danego stanu faktycznego. I to są te trzy magiczne elementy, przy czym prawnicy najczęściej skupiają się głównie na tych ostatnich dwóch, czyli analizują przepisy, orzecznictwo i dostarczają klientom informacje o tym, no, jakie są przepisy. I moje doświadczenie, i muszę powiedzieć, że im dłużej wykonuję ten zawód, tym bardziej się przekonuję, że to doświadczenie jak gdyby wskazuje na pewną prawidłowość, uczy mnie, że tak naprawdę tym, co odróżnia prawnika dobrego od bardzo dobrego, nie jest wbrew pozorom ta analiza prawna, tylko to, czy prawnik umie przeanalizować stan faktyczny. Bo jeżeli ktoś źle ustali stan faktyczny, to tak naprawdę jego porada będzie zła. Będzie być może trafna z formalnego punktu widzenia, ale będzie absolutnie nieadekwatna do sytuacji klienta, czyli tak naprawdę nie rozwiąże jego problemu. Praca prawnika ma także inne specyficzne cechy, o których trzeba wiedzieć, jeśli chce się im pomagać i dostarczać narzędzia. Prawnicy muszą zachować tajemnicę zawodową, muszą unikać konfliktu interesów. No i co jest też istotne z punktu widzenia tworzenia narzędzi globalnych, prawnicy w każdym kraju pracują trochę inaczej, bo mają inne przepisy prawa, które stosują, bo są różne systemy prawa, które sprawiają, że prawnicy mają różne potrzeby, a więc to, co jest dobre dla prawnika w Stanach, niekoniecznie sprawdzi się dla prawnika w Polsce. No więc spróbuję teraz Państwu pokazać, jak współczesna technologia IT wspiera prawników w wykonywaniu ich zawodu. Tak naprawdę wspiera przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostęp do wiedzy o prawie. Czyli daje im coraz lepsze narzędzia, które umożliwiają łatwy, szybszy dostęp do wiedzy o prawie. No i daje im takie technologie tak naprawdę jak dla wszystkich innych. Pakiety do edycji tekstów, innego rodzaju narzędzia biurowe. I tak naprawdę niewiele więcej. Ale spróbujmy to jakby prześledzić z punktu widzenia po kolei, jakby branża po branży, czy różne aspekty pracy prawnika aspekt po aspekcie. Chciałbym jednak zacząć od kwestii, która wydaje mi się najważniejsza. Jeżeli prawnik szuka wsparcia ze strony branży IT, rozwiązań dla problemów, które ma, to podstawowy problem, jaki ma to jest taki, że brakuje doradców, konsultantów, którzy mogliby mu pomóc. Bo owszem, są konsultanci, którzy znają dobrze produkty prawne, produkty IT, produkty z zakresu najrozmaitszych rozwiązań informatycznych, ale nie rozumieją potrzeb prawników, więc nie są w stanie tak naprawdę zmeczować tych dwóch potrzeb, tych dwóch aspektów, no i doradzić prawnikowi, jakie narzędzia najlepsze są, aby rozwiązać problemy, jakie przed nim stoją. No, nie ma też w Polsce tak naprawdę innych źródeł wiedzy na ten temat. No, można się tylko oglądać na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii i nawet zresztą za naszą granicą, chyba w Pradze, co rok odbywają się takie specjalistyczne targi. I teraz mój taki swobodny przegląd tego, co się dzieje na tym rynku. Systemy do zarządzania kancelarią. Tego jest w tej chwili strasznie, strasznie dużo. Nie wiem dlaczego, ale mniej więcej 2 lata temu wszystkie firmy informatyczne zauważyły, że brakuje systemów do zarządzania kancelariami, więc rzuciły się na ten temat i w ciągu 2 lat powstało tych systemów kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. O ile 4 czy 5 lat temu było na polskim rynku 2 albo 3 systemy, to teraz mamy tych systemów 20 kilka. No, z oczywistym rezultatem, że tak naprawdę wszyscy
przestrzelili się, tak, bo nikt pewnie nie osiągnie oczekiwanego efektu. Przy czym wszystkie te produkty są tak naprawdę do siebie podobne. One się dzielą na takie zakładki, które opisują, to są klienci, kontakty, sprawy, terminy, zadania. Czyli tak naprawdę są to produkty wszystkie w jeden sposób zaprojektowane i nie uwzględniające chociażby tego, że kancelarie inaczej pracują, gdy są małe, indywidualne, a inaczej, gdy są duże. Co ciekawe, wydaje mi się, że rynek IT nie zauważył, iż w Polsce od pewnego czasu istnieje trend do tworzenia działów prawnych w firmach. No, to jest związane między innymi z tym, że co roku w Polsce mamy nowych 5 albo 6 tysięcy nowych radców prawnych i adwokatów. No, oni znajdują zatrudnienie między innymi w działach prawnych. Ale działy prawne to tak naprawdę jakby małe kancelarie. I one ciągle, bardzo często funkcjonują bez jakiegokolwiek systemu informatycznego do zarządzania przepływem spraw, podczas gdy z punktu widzenia zarządzania takim działem prawnym jest to niesłychanie istotne, a narzędzia do zarządzania kancelariami nie uwzględniają specyfiki działów prawnych. Brakuje systemów do zarządzania projektami. Mówię tutaj o rozwiązaniach do pracy grupowej typu Basecamp, bo te narzędzia, które są dedykowane dla prawników, typu wirtualne deal roomy, czy wirtualne czy przestrzenie do negocjowania umów, są bardzo drogie i to zwykle są stawki typu 100 euro za miesiąc dostępu do takiego deal roomu, które umożliwiają wspólną pracę kilku osób nad jednym dokumentem. Natomiast brakuje narzędzi do wspólnej pracy nad pewnym projektem, co moim zdaniem wynika z tego, że branży IT i myślę wszystkim, którzy nie są prawnikami, wydaje się, że prawnicy to są indywidualiści, że działają samodzielnie, że każdy indywidualnie wykonuje jedną sprawę, podczas że w rzeczywistości jest inaczej i tak naprawdę w tej chwili praca grupowa także w kancelarii to jest standard. Systemy do zarządzania dokumentami, tutaj prawnicy nie mają specjalnie jakichś specjalnych potrzeb innych niż inne biura, inne firmy. Tutaj systemów jest bardzo dużo. Natomiast ciekawym trendem, który pojawił się na rynku i o którym warto wspomnieć, jest automatyzacja przygotowywania dokumentów. Prawnicy przygotowują mnóstwo różnych dokumentów, przy czym część z tych dokumentów na pewno można zautomatyzować. I co ciekawe, takich jakby rozwiązań jest, takie rozwiązania są na rynku od dawien dawna, bo pamiętam, że nawet w najprostszym Wordzie pierwszej wersji Worda można było przy pomocy makr i odpowiednich funkcji z programu Word skompilować pewną bazę klauzul, które można było wstawiać w momencie, jak się przygotowywała umowę. Natomiast z tym zagadnieniem tak naprawdę związane są także problemy zarządzania jakością powstających umów oraz zarządzaniem ryzyka związanego z nimi. Takie rozwiązania przydają się zwłaszcza w działach prawnych, gdzie dział prawny dzięki automatyzacji przygotowania dokumentów może nadzorować i śledzić, jakiego rodzaju klauzule są używane przez ludzi tworzących umowy i w ten sposób zarządzać ryzykiem związanym z umowami, które powstają w ramach danej firmy. Tu wszędzie, gdzie Państwo mają jakieś przykłady w italikach, to są przykłady pewnych produktów, jak ktoś jest zainteresowany, może poszukać. Ciekawym zagadnieniem jest rejestracja czasu pracy. Jak Państwo wiedzą, większość prawników musi albo chce pracować na zasadzie odpłatności za godzinę pracy czy za 0,6. Najczęściej to się godzinę dzieli na 10 części, czyli to wypada na 6 minut. I kiedy klient dostaje fakturę, no to faktura opiewa na 0,6 razy, czy godzina czasu pracy, to jest stawka, i razy czas spędzony nad daną czynnością. Prawnicy tradycyjnie zapisują po prostu czas pracy, no, czy w notatniku, czy w programach elektronicznych, ale robią to na takiej zasadzie, że wpisują to na takiej zasadzie, im się wydaje, że zajęła im tam czynność godzinę, półtorej lub dwie. Powstaje pytanie, czy nie można by tego zautomatyzować. Są już programy, które to próbują jak rozwiązać ten problem, ale które jakby gromadzą informacje o tym, co robimy, gdy pracujemy na komputerze. Z nimi niestety jest związany problem monitoringu, bo jeżeli my zbieramy informacje, co robimy, jaki dokument mamy otwarty, jaką pocztę wysyłamy, to tym samym zbieramy informacje o tym, co tak naprawdę prawnik robi przy biurku.
Więc co ciekawe, w Polsce, i to zetknąłem się z takim przykładem, jeden z producentów takiego oprogramowania za granicą sprzedaje takie oprogramowanie jako oprogramowanie dla prawników do zbierania informacji o czasie pracy, a w Polsce sprzedaje jako oprogramowanie do monitorowania pracowników, co oni robią przy swoich komputerach. Bardzo ciekawe podejście. Okazuje się, że w Polsce to drugie się znacznie lepiej sprzedaje. CRM-y dla prawników. Tu jest wielkie nieporozumienie na rynku. CRM-y to bardzo często są po prostu systemy do zarządzania kancelariami, podczas gdy prawnicy sprzedają swoje usługi w bardzo specyficzny sposób. A na rynku, który jest w tej chwili coraz bardziej konkurencyjny, trzeba sprzedawać inteligentnie i wciąż brakuje produktów dostosowanych dla prawników. Kolejna kwestia to, i w zasadzie temat rzeka, to systemy do wyszukiwania informacji. Z jednej strony prawnicy już praktycznie nie korzystają z dzienników ustaw, z książek, wyszukują informacje w Lexie i w innych systemach informatycznych. Ale tak naprawdę, mimo że mają do czynienia z narzędziami nowoczesnymi, informatycznymi, to nadal korzystają z nich dokładnie w taki sam sposób, jak korzystali ze skorowidzów w formie książek czy z dzienników ustaw. Najpierw szukają ustawy, najpierw szukają w skorowidzu, powiedzmy, danego zagadnienia, szukają ustawy, wchodzą do tekstu danej ustawy, a potem na przykład jeszcze szukają pod danym artykułem, danym przepisem, szukają orzecznictwa, szukają komentarzy. Czyli tak naprawdę, mimo że korzystają z nowoczesnych narzędzi, korzystają dokładnie tak samo, jakby korzystali z książek, tyle że szybciej to trwa. Podczas gdy w ten sposób dociera się tylko do tych informacji, które niejako zostały przewidziane, że powinniśmy do nich dotrzeć przez twórcę takiej bazy danych. Czyli zazwyczaj docieramy tylko do tego orzecznictwa, tych komentarzy, tej literatury, która została wskazana przez twórcę bazy danych jako mająca zastosowanie do danego przepisu, do danego zagadnienia. Niczego innego nie znajdziemy. I tak naprawdę często dochodzi do sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimiś negocjacjami albo sporem, to mamy dwóch prawników korzystających z tego samego narzędzia, Lexa, którzy mają dostęp do tych samych orzeczeń, do tych samych komentarzy, którzy przeczytali te same książki i wiedzą dokładnie to samo o sprawie. I tak naprawdę można powiedzieć, że spór między ich klientami no trochę sprowadza się do sporu między osobami, które wiedzą dokładnie to samo i jakby nie mogą zdobyć tej przewagi konkurencyjnej nad innymi. Podczas gdy to nie jest prawda, że wiedza o prawie to tylko to, co znajdziemy w Lexie. Tych orzeczeń, tych materiałów jest znacznie więcej, tylko jak do nich dotrzeć. No i tutaj aż się prosi, aby dostarczyć prawnikom narzędzia inteligentne, takie, które nie wyszukują tylko po hasłach, nie wyszukują tylko tego, co ktoś zaprogramował, że prawnik powinien znaleźć pod danym hasłem, ale żeby można było wyszukiwać na różne inne sposoby, żeby można było poprzez analizę kontekstową docierać do różnych orzeczeń, które ktoś nie zaklasyfikował jako mające zastosowanie do danej sprawy, ale które jednak mogą być dla nas istotne. I tutaj warto też zwrócić uwagę na zagadnienie big data, bardzo modne, czyli jakby wykorzystywanie, jakby inteligentne sposoby na zarządzanie dużymi zbiorami danych. No i zbiory orzecznictwa są idealnym tak naprawdę narzędziem, żeby ćwiczyć na nim big data, bo tak naprawdę prawnicy ciągle nie otrzymują tych informacji, które mogliby otrzymać z orzecznictwa dostępnego chociażby online. I tu proszę zwrócić uwagę na taki produkt Lex Machina, który jest rozwijany w Stanach Zjednoczonych i chętnie bym widział odpowiednik takiego produktu w Polsce. Kolejna kwestia to wsparcie programistyczne dla działu procesowego. Niesłychanie rozwinięta dziedzina w Stanach Zjednoczonych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych mamy procedurę discovery. Coś zupełnie niezwykłego, jeżeli chodzi w porównaniu z tym, co mamy w Polsce. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych w trakcie sporu druga strona musi przedstawić całą dokumentację na temat jakby przedmiotu sporu. U nas to ten, kto pozywa, przedstawia dowody, iż jego roszczenie jest uzasadnione. Musi sam przedstawić dowody, ewentualnie może zażądać od sądu, żeby druga strona przedstawiła oznaczone dokumenty. W Stanach jest inaczej. Po prostu druga strona musi przedstawić wszystkie dokumenty związane z sprawą. Co to znaczy w praktyce? Proszę bardzo. 20 tysięcy dokumentów,
milion maili, które dostaje druga strona do przejrzenia. Więc zostały wykształcone specjalne narzędzia, które służą do analizy tak olbrzymich zbiorów danych. Wytworzyły się całe procedury i programy e-discovery, electronic discovery, bo większość dokumentów jest teraz już elektronicznych. I warto skorzystać, moim zdaniem, z tego doświadczenia, żeby też dać polskim prawnikom narzędzia, które by wspomagały ich w prowadzeniu skomplikowanych sporów. Tutaj przykład zamówień publicznych. Przy zamówieniach publicznych często mam do czynienia ze sporem, który musi być rozstrzygnięty w ciągu 2-3 tygodni i gdzie często dokumentacja przetargowa to jest kilkanaście segregatorów dokumentów, które trzeba przed rozprawą przeczytać, zrozumieć i wyciągnąć z nich wszystkie potrzebne wnioski. Większość prawników ich po prostu nie czyta, bo one mają charakter techniczny. Jeżeli byliby odpowiednio wspomożeni oprogramowaniem, myślę, że byliby w stanie sobie dać radę. No, drugie zastosowanie, które widzę, to jest przeszukiwanie baz danych, które są zbierane w kancelarii. W każdej kancelarii są tysiące albo setki tysięcy dokumentów tworzonych dla różnych klientów. Najczęściej one po jednokrotnym wykorzystaniu gdzieś leżą w bazie, nikt nie wie, co w nich jest. Podczas gdy są narzędzia, które mogą umożliwić półautomatyczne tworzenie baz wiedzy i w ten sposób szybsze, sprawniejsze i lepsze obsługiwanie klientów w przyszłości. No, jeszcze chciałem tu wspomnieć, czas się kończy, ale powiem jeszcze o sztuce prezentacji dla prawników. I wbrew pozorom tu nie chodzi o programy typu PowerPoint, tylko programy, które umożliwiają sprawne i szybkie przedstawienie materiału dowodowego w toku długotrwałego sporu. Oczywiście w polskich sądach nie można wyświetlać prezentacji, nie ma telewizorów, nie można wyświetlać slajdów, ale możliwość szybkiego chociażby wyświetlenia na ekranie własnego tabletu podstawowych informacji na temat danej sprawy i zebranie kilku cytatów wyrwanych z kilku różnych dokumentów jednocześnie może być tym elementem, który przyczynia się do wygrania danej sprawy. I teraz czas mi się już kończy, więc krótko powiem o chmurze. Dlaczego prawnicy nie lubią chmury? Państwo o tym powinni wiedzieć, bo wszyscy tworzą narzędzia dla prawników w chmurze. Podstawowy problem jest taki, że prawnicy po prostu muszą wiedzieć, że te dane, które tam w chmurze będą bezpieczne. I bezpieczeństwo to oczywiście nie tylko zabezpieczenia informatyczne, to też wiarygodność i też proste jak gdyby poszanowanie potrzeb prawnika poprzez stworzenie odpowiedniej umowy. Blogging pominę i najrozmaitsze systemy tego typu. Na koniec tylko chciałbym Państwu powiedzieć pewną ciekawostkę, bo wiele osób kwestionuje tak naprawdę potrzebę tworzenia nowych technologii dla prawników, ponieważ uważają, że prawnicy nie wykorzystują tego, co mają. I to jest prawda. Większość prawników pisze dwoma palcami, nie umie sformatować prawidłowo umowy, często ma problemy z drukowaniem tekstu, z najprostszymi czynnościami. General Counsel Kia w Stanach przeprowadził pewien audyt. Wysłał współpracującym kancelariom trzy proste zadania informatyczne. Sformatuj tekst, zrób tabelkę w Excelu i zrób załącznik w PDF-ie. Jemu to zajęło 30 minut. Jak twierdzi, do tej pory żadna z kancelarii, którą testował, nie zeszła poniżej 3 godzin. A tej, której zebrał najdłużej, zabrało jej ponad 8 godzin. I on stawia pytanie, czy powinno się prawnikom płacić za czas, w którym oni mozolnie wykonują czynności, które ktoś może zrobić w 30 minut. No więc jeżeli tak do tego podejdziemy, to pewnie lepiej prawników ćwiczyć umiejętności posługiwania się Wordem, Excelem, innymi narzędziami, niż dawać im całkowicie nowe narzędzie. Ale ja uważam, że im więcej nowych narzędzi, im więcej nowych pomysłów na to, co można robić, tym więcej jakby zachęt do zmian, ja w to wierzę i dlatego właśnie zdecydowałem się wygłosić taką prezentację dla Państwa i wierzę też, że być może przynajmniej jakiś jeden nowy pomysł się z tego narodzi. Dziękuję.